Nadzieje drugiego liceum ogólnokształcącego rozpoczęły się w miejscu niezwykłym. Na początku był pomysł, który narodził się z potrzeby chwili. Brakowało tylko lokalu. Potrzeba chwili plus zapał twórców sprawiły, że to, co przez niektórych uznane by było jako przeszkoda nie do pokonania, nie odegrało większej roli podczas narodzin szkoły. I tak 1 września 1991 roku w pomieszczeniach domu imienia Jana Pawła II przy parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie naukę rozpoczęło pierwszych 125 uczniów drugiego LO. Do liceum ogólnokształcącego, jedynego wówczas w mieście, nie dostało się prawie 70 osób. Ja nie brałem udziału w podejmowaniu decyzji, natomiast podjęły tą decyzję władze oświatowe kwidzyńskie, pani Jadwiga Gajdamowicz i kurator Elbląski, pan Sylwester Kalinowski. Oczywiście za wiedzą i zgodną władz miasta. Właśnie radzi, a przede wszystkim Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Turystyki i czegoś tam jeszcze dała do myślenia, żeby jednak w jakiś tam sposób to liceum drugie w Kwidzynie ogólnokształcące powołać. Nic nie pamiętam. Nic. Nic. Pamiętam panią kopistą i pamiętam Mariolę, poprzednią sekretarkę. Komisja ze Zbigniewem Drylichem na czele była na tyle zdeterminowana, że przekonała burmistrza Czarnobaja, że taka szkoła musi powstać. Pierwsze zdumienie. Rada pedagogiczna zaczyna się, wyobraźcie sobie, koło czy po godzinie. Ja już byłam po 10 latach pracy w szkole podstawowej i takie olśnienie, że to można zrobić, że to jest możliwe. Ja pamiętam na pierwsze spotkanie z panem królem, wzięłam dwie swoje klasy ósme i pamiętam, słuchajcie, warunki siermiężne. Więc zgromadzono nas w jakiejś takiej malutkiej salce i tam były takie ławki pamiętające chyba, nie wiem, czasy jeszcze tuż powojenne, obdrapane ściany. Z otworem na kałamarz. Dokładnie. I na tym tle Mariusz Król z rozwianym włosem, jak wizjoner, roztaczał przed nami, jaka to będzie wspaniała szkoła. Największym sukcesem było to, że w tamtych trudnych warunkach, ostrej konkurencji, mieliśmy rosnący napór. Coraz więcej młodzieży przychodziło, przynosiło nam swoje papiery do szkoły i wybierał naszą szkołę jako pierwszą. Spotkałyśmy się po raz pierwszy na tej Radzie, bo zaczęliśmy pracować w tym samym roku szkolnym. Jak wysiadłam z pociągu, dowiedziałam się, że zostałam zatrudniona właśnie w drugim liceum ogólnokształcącym i mogłam się natychmiast zgłosić do szkoły. Przy okazji odwiedzin mojej rodziny byłam w mieście i przechodziłam przez ulicę, to było w okolicach jechał Chopina, tak, zatrzymał się samochód i właśnie samochodem jechał Mariusz Król, wówczas dyrektor naszej szkoły i powiedział, ty będziesz u mnie pracować. Pokazano mi gabinet był w baraku, takim starym, brzydkim, z azbestu zbudowanym. A miałyście lekcje w baraku? Większość zajęć odbywała się w budynku Jana Pawła II, część zajęć w baraku, który mieścił się przed tym budynkiem, a zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w kaplicy, drewnianym budynku, również przy kościele. Żeby dostać się do sali informatycznej, trzeba było przejść przez pokój nauczycielski, prawda? O, tak. I co? Tak. Przed każdą lekcją, po dzwonku, Florek otwierał drzwi, Strzyżewski, i mówi, uwaga, wpuszczam. Nauczyciele siedzą. Zamknięte drzwi, cisza. Zajęcia plastyki, później sztuki, bo tak się nazywały, odbywały się w klasie zwanej przez uczniów kiszką, ze względu na swój kształt. Drzwi jak od pokoju w bloku. Na dzień długie i wąskie. Bez okna. Tablica bez okna, bo to było w ogóle w piwnicy. Sala nie wiadomo jaka. Ciągnęła się i zakrycała. Jak tam się miało lekcje, ciężko było. A kiszka to poezja przestrzeni. Nie wydaje mi się. Ksiądz Kruk, który bywał u nas na herbacie, na kawie. Młodzież, kiedy chciała mieć jakieś, powiedzmy, przywileje związane z odwołaniem klasówki, czy tego rodzaju właśnie rzeczy, to kupowali kwiaty i szli do księdza, udawali, że mam urodziny czy imieniny. Ksiądz kupował pomysł, przychodził do nas z taką ciastek, które kupowali u gospodyni mamusia i grono pedagogiczne już było gotowane. Zaczęłam naukę w drugim liceum
więź między absolwentami, rodzicami i gronem pedagogicznym. I myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy pracowali przez te pierwsze 4 lata w szkole, mają tego świadomość. Ja tak po 30 wchodzę do pokoju nauczycielskiego, a pan chyba Borzeszkowski, nazywał się pan z niemieckiego, pyta, a ty dziecko czego szukasz? No, pan Borzeszkowski, jak i Koczyc, pan Koczyc, do nas też takie teksty. A dziewczynko córczą było. Tak. Gdzie chciałaś dziewczynko? Ja byłam po 20, rozumiesz? Młodzież znali się z imieniem nazwiska. Tam natomiast no, każdy z każdym się musiał znać, bo jak korytarz był taki wąski na dwie osoby, to jak w czasie przerwy chciało się przejść pomiędzy klasami, to nie było innej możliwości. Bardziej zżyci byliśmy z i uczniowie, i nauczyciele. Ale panie prof! Miało być bez epitetów. Tak, oczywiście. Panie Wiesławie, co pan robi? Nie widać? No flaguje szkołę. Strajk będzie. Obsługi administracji. U mnie tutaj? Pan pracuje dopiero 3 dzień. I po co te papiery? Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2048 roku o regulacji sporów pracowniczych powołuję Zakładowy Komitet Protestacyjny Administracji i Obsługi i ogłaszam protest ostrzegawczy, który polega na oflagowaniu terenu całej placówki. Postulaty: po pierwsze, żądamy natychmiastowego odblokowania terenu podłogi, warsztatu i pokoju socjalnego z zalegających tam w dużych ilościach kartonów z papierami i artykułami dekoracyjnymi. To są przecież sukcesy naszych uczniów. Dyplomy, puchary, setki dyplomów. Nasza duma. Czy pana to nie cieszy? Właśnie przyszedłem podzielić się tym szczęściem. Na razie przerzucę wszystko z warsztatu. Do mnie? Jak pan to sobie wyobraża? Normalnie. Po prawej dyplomy, pod ścianą puchary. Panie Wiesławie. Nie było okazji o tym wspomnieć, ale od 2 lat brakuje nam na to miejsca. Gabloty już się skończyły, a sukcesów wcale nie obywa, wręcz przeciwnie. Czas najwyższy coś z tym zrobić. Panie Wiesławie, koniec strajku. Gabloty już jadą. Dwa lata później rozpoczyna się wyczekiwana przez społeczność drugiego LO inwestycja. Budowa nowoczesnej siedziby przy ulicy Słonecznej. Plany zapierały dech w piersiach, ale mało kto w księżycowym krajobrazie rozpoznawał kształt przyszłej szkoły. 1 września 1994 rok szkolny powinien zacząć się już w nowym gmachu, ale 368 uczniom i 30 nauczycielom pozostawała jedynie nadzieja, że pierwszą maturę napiszą już przy ulicy Słonecznej. Marzenia się spełniają, jeśli się im dopomoże.
W kwietniu 1995 roku uczniowie i nauczyciele przeprowadzili i urządzili szkołę. Wszyscy nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie przyjdziemy do nowego budynku. Uczniowie i nauczyciele chodzili na plac budowy i kibicowali postępom. Jak się budowała ta szkoła, to ja z okien gabinetu z budowlanki oglądałam właśnie, jak ona rośnie sobie od samych fundamentów po parter i pierwsze piętro. Pamiętam, że na jesieni przyszliśmy tutaj kamień wygryli, murowywać. Błoto było straszne. Jeszcze nie ma budynku, słyszymy tylko, że ma być przepiękny. Baliśmy się, że jednak ten termin, że matura będzie w nowej szkole, nie zostanie dotrzymany. Słuchajcie, z baraku do normalnej sali, tak? W grudniu oświadczono nam, że możemy się przeprowadzać. No, nam zależało na tym, żeby uczniowie brali udział w przeprowadzce z dwóch względów. Nie mieliśmy środków finansowych, żeby zrobił to kto inny. Dwa, zależało nam, żeby nauczyciele i uczniowie traktowali ten budynek prawie jak swój własny dom. Kiedy przyszedł ten dzień, klasami chodziliśmy obserwować, co się dzieje w poszczególnych klasach, czy nasza klasa jest już gotowa i możemy sprzątać, tak? Ci uczniowie, którzy to wszystko tutaj składali, skręcali i tak dalej, przez kilka miesięcy, to później no, po prostu dbali. A pamiętacie, jak oni szanowali na początku tą szkołę? Przez pierwsze 3 lata w tym budynku w ogóle nie było wandalizmu. A już w styczniu, zaraz po świętach, rozpoczęliśmy tutaj zajęcia. Drugi semestr, jakoś tak, ja nie pamiętam. Czysto, ładnie, przestronnie. Dla mnie pierwsze wrażenie, jak ja tutaj weszłam, to, że ja nigdzie tu nie trafię. Mimo niedoróbek i mimo tego, że poprawiono, myśmy się cieszyli tym, co jest. Tak, ja najpierw dostałam salę numer 6, obecnie numer 12. Po kilku miesiącach salę numer 13, obecnie numer 19. Po 2-3 latach salę numer 47, aktualnie 205. I wtedy poczułam się na swoim miejscu. Myśmy nie mieli czasu na wrażenia z tego względu, że trzeba było szkołę wyposażyć. Wchodzę, patrzę, jest kantorek. Takie piękne pomieszczenie. Sam raz nie muszę nigdzie iść. Po to, żeby zapalić papierosa, za sekretariat, czy do jakichś dziwnych pomieszczeń. Wyobraźcie sobie, dziedziny z jałmi, też ogień palące. I te kłęby dymu, które się snują pod drzwiami do klasy, wolają, wolno było. Uznano jeszcze, no nie było tych wnikliwych badań, które mówią, że tak się od razu zatruć można, tak? Nie wiem. Nasz pierwszy dyrektor, Mariusz Król, który miał zwyczaj angażować nas z nienacka w różne zadania. Na korytarz łapie mnie, Ania, idź tam, zabaw teraz, rozmawiaj z biskupem. No myślę, że ludzie dali z siebie wszystko, żeby przygotować to do czystości. Biskup Śliwiński przyjeżdża tu do tego budynku, wyświęcić go. Pamiętam to nawet jak dziś, kiedy przemawiał biskup Tarnowski. Zdałem sobie sprawę, że ta szkoła przeszła ten najgorszy okres i że stała się instytucją oświatową. Ale, panie prof. Miało być bez epitetów. Panie Wiesławie, co pan? Tym razem strajk okupacyjny. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września ogłaszam protest okupacyjny, który polega na zajęciu terenu całej placówki. Postulaty. Po pierwsze, żądamy natychmiastowego usunięcia z terenu magazynku, pokoju woźnego i schowka na sprzęt czyszczący, zagrających tam gablot na dyplomy. Panie Wiesławie, żartuje pan? Przecież to pan miał zawiesić te gabloty. Moje pytanie brzmi... Gdzie? Jak to gdzie? W szkole! No właśnie. Gdzie w szkole? Gdzie, gdzie? Małe jest korytarze? Tak, chyba że na suficie. Hol w auli? Zajęty. Łącznik z sauną i jacuzzi? Odpada. Źle przymocowane? W sensie, że miejsca nie ma. Panie Wiesławie,
Szkoła, hala sportowa, stara sala gimnastyczna, kręgielnia, basen, tor jeździecki, aula z wielkim holem, piąte i szóste piętro, jacuzzi. Pan chce mi powiedzieć, że nie ma miejsca? No. Czas najwyższy coś z tym zrobić. Po 10 latach szkoła mocno stoi na własnych nogach. Już 6 rocznik absolwentów przygotowuje się do opuszczenia jej murów. Spore zainteresowanie towarzyszy wyborowi patrona szkoły. Głosami uczniów zwycięża Stanisław Wyspiański. Pierwsze 10 lat szkoły zamyka uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru, ale nie tylko. W tym samym roku, tuż przy szkole, powstaje całkiem spora sala gimnastyczna, w której aż do dziś dnia światła gasną bardzo późno. Jeśli chodzi o nadanie imienia szkoły, było to chyba na zasadzie jakiegoś właśnie wyboru, losowania. Dokładnie szczegółów nie pamiętam. Rozpisano jakąś ankietę, referendum przeprowadzono. Wewnątrz Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Społeczności Szkolnej. W kilka osób zastanawialiśmy się, dlaczego nie ma tam propozycji Józef Korczyc, nauczyciel PO. Wysłuchali 90%. Bardzo lubiany przez uczniów, przez nas. Było kilka wersji. I Jan Paweł II. Trochę po naszemu zaskoczeniu chyba ten Wyspiański wygrał. Ja wiem, że tam drugą taką opcją był Jan III Sobieski. Ale dlaczego Wyspiański? Chyba chcieliśmy połączyć właśnie tą literaturę ze sztuką, bo wtedy jeszcze Kasia Śluzarska była plastyka właśnie w szkole. Ponieważ nasza szkoła wtedy jeszcze nie była taka kolorowa, była pomalowana na biało. A nasi goście musieli przejść z miejsca spod kopuły klatką schodową w dół w celu kopania kamienia węgielnego na dole. No więc stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby te ściany były czymś ozdobione. Ja myślę, że Kasia Ślusarska miała z tym coś wspólnego. Szkoła była malowana, ale te kwiaty pozostały. Jednak jest to już historia. Gratuluję sztandaru. Wiem, że cała uroczystość odbyła się w kinie. Pani Zatorska przygotowała wystąpienie naszej młodzieży. Moje dzieci, które wystąpiły na scenie i pokazały fragmenty Wesela. Ja powiem tak, ja byłam bardzo zestresowana, ponieważ pełniłam rolę konferencjerki i w związku z tym pamiętam, że się spóźnił minister edukacji. Minister Wittbrod, tak się nazywał, jeśli dobrze pamiętam. Spóźnił się, ponieważ myślał, że jest most, a tego mostu nie było. Msza była w katedrze, potem z katedry przechodziliśmy do teatru. Ministra nie było na mszy i cały czas trwało zamieszanie, co dalej. No bo ma być, a go nie ma. Już ktoś wtedy chyba miał kłótę, ja nie bardzo pamiętam, ale minister był na tyle w porządku, że telefonicznie pojawiło się spóźnienia. Powiedział, że się spóźnia, ponieważ prom na Wiśle nie chodzi, a to jest styczeń. I prosił, żeby na niego nie czekać, żeby uroczystość przebiegała tak, jak została zaplanowana. Początkowo rocznik fundował nawet 3 litraże. No kto rzucił hasło, naprawdę nie pamiętam. To zapoczątkowała Gosia Król. Musiałam być wtedy nieobecna. Brałam w tym udział, ale zupełnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że pani Król, Małgorzata Król, jej klasa była tą pierwszą, która jakąś witrażystą pod kopułą rozmawiają o tym. O co będzie, kiedy zabraknie już do wymiany tych okienek? Panie starosto, dzień dobry. To się dobrze składa. Panie starosto, mamy tu w szkole takie małe rozruchy. Nie. Nie to, co pan myśli. Grozi nam strajk administracji i obsługi. Także no, panie starosto, w 3 zdaniach. Pan wie, że ostatnio odnosimy przytłaczające sukcesy.
dużo sukcesów. Całe mnóstwo. No i to jest właśnie kot pogrzebany. Co? Jaki pies? A, także tak. Będę mówił z ogródka. Nie mamy już gdzie eksponować nagród. No gdzie, panie starosto? Ja wiem, że nasza szkoła ma już prawie hektar. No ale nie ma gdzie powiesić 150 gablot. Dziękuję. Tylko jaką? Sam pan powiedział 2 lata temu przy otwarciu... kompleksu odnowy biologicznej dla uczniów, że to jest ostatnia inwestycja, która podnosi standardy placówek oświatowych. Nie, nie, nie. Dobrym Boże, żaden zarzut. Tylko co by tu... Niech pan posłucha. A gdyby tak pociągnąć mur do miłosnej? Jak raz na 150 gablot. No nie wiem, może strzelnica. Tak, zapomniałem, że jest tam teraz ta 8-pasmówka z prawód do Iławy. Tak? Tak? Ha, panie starosto, genialnie, wręcz świetnie. Tak, tak, zaraz dzwonię do ministra. Historia szkoły to nie tylko oficjalne kroniki. Często to, co ciekawe i niezwykłe, przechowuje jedynie pamięć. Spróbujemy teraz wydobyć to i owo z pamięci naszych rozmówców. To 9 lat temu, jak rozpocząłem pracę jako dyrektor w tej szkole. Nasza szkoła wygląda imponująco z zewnątrz, więc to jest jakby nasz atut. Co innego samo, jak ktoś człowiek zna tylko z zewnątrz szkoła, co innego pewnie jak się wejdzie w nurt pracy szkoły. GLO było, można powiedzieć, drugim domem. Najpierw jako szkoła, teraz jako miejsce pracy. Było nastawienie nauczycieli. Chęć nauczycieli do tego, żeby pokazać ze swojej strony, co potrafią. I takie pozytywne nastawienie do zmian. Czyli... Jesteśmy po prostu świetnym zespołem. Ja naprawdę tak to czuję. Że kiedy przychodzę tutaj do pracy, to widzę ludzi z pasją, z zaangażowaniem. I wiem, że będzie dobrze. Co prawda, no, cieszyło mnie, że większość była za tym, że ta zmiana nastąpiła. To tak jak odwieczna taka bitwa między Cambridge i Oxford. Zawsze byliśmy Cambridge, a teraz myślę, że nie ma tego podziału już. Że te drugie liceum tak samo potrafi uczyć jak pierwsze liceum, to tak samo potrafimy przygotować młodzież nie tylko do tego, żeby ukończyli szkołę, bo to jest dość łatwe zadanie. Trudniejsze zadanie jest zdanie teraz egzaminu maturalnego. Słyszy się tu i tam różne rzeczy. Zawsze patrzyłam raczej na ludzi niż słucham opinii innych. Było nam trudno, dlatego że przebijaliśmy się tutaj i na początku to fajne takie opinie, które mogą nas ranić. Mówiono, że nie wiadomo po co ta szkoła powstała. Na początku bardzo długo źle mówiono o naszej szkole. Tak? No nie ukrywajmy tego. Zawsze mówiono, że do nas idzie to słabsza młodzież, a wymagano od nas właściwie takich samych efektów pracy. Dopiero od kilku lat się mówi, jak chcesz się nauczyć, to idź do nowego. Teraz mi się wydaje, że już od kilku lat ta opinia się zmieni. Cieszę się, że władze coraz lepiej oceniają szkołę, szczególnie w tych naszych osiągnięciach z uczniem zdolnym. W tej chwili nasza szkoła naprawdę wiele znaczy. 5 czy 6 lat temu taka zaskoczyła opinia, którą słyszałam swojej starszej córki, która się spotykała, już studiując, spotykałem się w towarzystwie tych naszych licznych babach, które tutaj funkcjonują. No, że taka opinia od młodszych jej koleżanek i kolegów, no, że w drugim liceum trzeba się uczyć. Z reguły są to opinie pozytywne. To było dla mnie takie podniecające. Podając ten jeden moment, skrzywdzę wiele innych uczniów i wiele innych momentów, ale może to jest też moja duma z siebie przy okazji. Jak oddawaliśmy krew, było to w grudniu 99, po to tylko, żeby uzbierać czekolady i zanieść do domu dziecka, bo jedna z naszych dziewczynek była mieszkanką domu dziecka. Zanieśliśmy cały wór czekolad z naszej krwi. Pewnie, że takich zdarzeń było wiele.
już choćby nawet to z matury, kiedy uczę się z otwartą książką na kolanach na maturze pisemnej i wiceprzewodnicząca komisji pyta się, co zrobić, ja mówię, zamknąć, odwrócić głowę, przecież on już tak nie napisze. W filmie to się zdarzyło, że ty wyszłaś i nie zauważyłaś, że mnie jeszcze tam jest. Ja się grzecznie z wami pożegnałam. Przepraszam, że przekręciłam klucz zamku. Z tym, że ty chyba już nie miałaś lekcji. Ja sam poszłam. A my jeszcze tak, no Sławek, co tu teraz dalej zrobić? No. Zaczęłyśmy się zastanawiać, napisałyśmy kartkę uczniom i wsunęłyśmy... Idźcie po klucz. Idźcie pod klucz. Pod drzwi. A tam się śmiechy, chichy za tymi drzwiami rozległy, kto tam siedzi, co chce. Musiałyśmy się gęsto tłumaczyć, żeby poszli po kluczy. I taką postacią ważną, której naprawdę brakuje, jest Florek Strzeżewski. Albowiem roztargnienie Florka powodowało często takie sytuacje, które nie tylko bawiły uczniów, ale bawiły również nauczycieli. A jak Florian szukał samochodu? Ja szukał samochodu. Syn ukradli nam samochód, a syn, tata, ale będzie to samochód. Któregoś roku uczniowie wiosną przestawiali nam samochody na parkingu. Rozpoznawiali się wszystkie i przenosili z jednego miejsca na drugie, albo na środek parkingu. Takie mieli hobby. Nagle pukanie do drzwi. Nie, nie pukanie. Otwierają się. Otwierają się drzwi, wchodzi Florian, wchodzi. Wchodzi dyskretnie, usiądzie, nachyla się nade mną. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej i no, nie zauważyliśmy, że w międzyczasie szkoła wyprowadza się na zewnątrz. Kiedy dowiedzieliśmy się, że trzeba opuścić szkołę, było już za późno. To był alarm bombowy, ktoś zadzwonił z informacją, że w szkole jest bomba. Większość szkoły zdążyła się już ewakuować, a myśmy zamknięci na sali gimnastycznej, nie usłyszeli dzwonka. Jedna z wersji, pamiętam, wówczas powstała taka, że tę bombę podłożyłem ja lub ktoś z moich uczniów, ponieważ nie przygotowaliśmy na czas tego montażu artystycznego z okazji Dnia Nauczyciela. To też było takie, nawet dla mnie zaskakujące. W pierwszej mojej klasie, którą ja mówiłam, że słuchajcie, ale wy za to tworzycie historię. No pamiętam, chyba to było w zeszłym roku szkolnym, na Dzień Nauczyciela, jak tak zwana słynna trzecia C przygotowała taki występ, prawda? Szczególnie mi utkwił w pamięci, bo zazwyczaj te występy były tak, jakby to powiedzieć, no, średniej jakości i nie zawsze dobrze przygotowane i dopracowane, a to było naprawdę świetne. Podobało mi się. Tak. Już teraz są historie. Na szczęście ciężki sprzęt już wjechał. Strasznie szybko się budują. No, za 2 tygodnie będzie pan już wieszał gabloty, panie. Bez epitetów. Dzień dobry. Poproszę z panem ministrem. Tak, proszę powiedzieć, że dzwoni dyrektor 2. LO w Kwidzyn. O, witam, panie ministrze. Przejdę teraz do sedna meritum. Za moim oknem rozpoczyna się budowa nowego kompleksu. I w tej właśnie sprawie ośmielam się niepokoić pana ministra. Czas wrócić do tego projektu sprzed roku. To ja przypomnę. Według rankingu perspektyw uczniowie naszej szkoły na rok 2060 68,4 finalistów etapów centralnych olimpiad przedmiotowych. No właśnie. Ale już mi pan tego gratulował. Proszę odświeżyć pamięć. To wtedy padła propozycja, żeby olimpiady przedmiotowe przenieść właśnie do Kwidzyna.
Właśnie o tym mówię. Budujemy już Narodowe Centrum Olimpiad Przedmiotowych. Chodzi tylko o decyzję pana ministra. Nic się nie zmieniło, panie ministrze. Proszę, dane sprzed miesiąca. Olimpiada wiedzy o metodach bezsiłkowej hodowli drobiu. Na 30 finalistów 18 naszych. W pierwszej dziesiątce 6 naszych. Olimpiada wiedzy o metodach przyswajania wiedzy. 8 pierwszych miejsc. Olimpiada wiedzy o historii olimpiad przedmiotowych. No jest taka olimpiada, przecież nie ja wymyśliłem tę edukację zagadnień. Krótko i na temat. Panie ministrze, jaki jest w tym sens, żebym ja do Warszawy wysyłał 15 busów? Niech inni przyjadą do nas. I co z tego, że z Kwidzyna do Warszawy jedzie się 40 minut? Z Warszawy do Kwidzyna tyle samo. Panie ministrze, przecież konstytucji zmieniać nie będziemy. Im szybciej, tym prędzej. Wystarczy uchwała. No, o ustawie pomyślimy później. Tak, tak, tak. Dobrze, to czekamy. Do widzenia, panie ministrze. Do tej pory w tle było bardzo cicho. Szkoła bez uczniów? Niemożliwe. Przez 20 lat drugie liceum ogólnokształcące ukończyło około 2000 absolwentów. I zawsze, nie tylko na przerwach, działo się tutaj bardzo dużo. Głównie za sprawą uczniów. Pierwszy rok to jest trudno ich przestawić z życia gimnazjalnego na życie szkoły średniej. Drugi rok to jest taki już, jak oni przeżyją, to już zaczynają odpoczywać. No i trzeci rok to już są zmęczeni przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości. I tak za każdym razem sobie opowiadam, że nie mogę się przywiązać, żeby na ten koniec można było ich spokojnie po prostu wypuścić z tej szkoły i żeby było spokojnie, nie da się. Czy uczniowie generalnie są tacy jak my kiedyś tam, tylko inne środki mają do dyspozycji? Myślę, że my i uczniowie, my się po prostu dobrze czujemy we własnym towarzystwie. Czy jest to młodzież, która wie, po co przyszła do naszej szkoły? Lubią działać pod presją, to wiem na pewno. Wspaniale. Normalna. Szkoła, normalni uczniowie. Takie duże artystyczne. Mieszanka kulturowa. Myślę, że to są fajni ludzie. Nie no, są fantastyczni. Tacy nasi. Jest dobrze. Dobrze. Czuję się dumna wtedy, gdy uczniowie sami z siebie angażują się bardzo chętnie. Ja jestem co roku prawie dumny na podsumowaniu, szczególnie klas trzecich. Uczniowie klasy Beaty Strzelczyk sami przez tydzień piekli ciasta i sprzedawali je nam. Bo chcieli w ten sposób pomóc chorej siostrze swojego kolegi. Przypominam sobie, było to 2003, właśnie początek 2004 roku, kiedy no, spotkał mnie w życiu takie osobiste problemy zdrowotne. I wtedy spotkałam się z taką dużą sympatią, której właściwie na co dzień się nie odczuwa ze strony uczniów, mimo że przez dłuższy czas, na ponad pół roku nie było mi w szkole, otrzymałam wyrazy sympatii w postaci kartek z bardzo miłymi życzeniami, które zresztą zawsze dodawały w takich trudnych chwilach otuchy. No i misia, którego mam do dzisiaj. No i to był taki chyba taki wyraz sympatii, którego tak naprawdę na co dzień się nie odczuwa, ale gdzieś tam on między nauczycielem a uczniem zawsze jakaś taka więź sympatii się wytworzy. I w takich sytuacjach właśnie uczniowie bardzo często okazują. Za co bardzo dziękuję. Jestem dumna, kiedy spotykam naszych absolwentów. Nie było takiej sytuacji, żebym się musiała wstydzić, bo to już myślę, że jest dużo. Zazwyczaj wtedy, kiedy odnosili sukcesy. I cieszy mnie bardzo, że coraz więcej z takich osób, którym możemy pogratulować, podziękować za 3-letnią współpracę. Chociaż to ciągle ci sami uczniowie, to sama. Dwójka, trójka, a reszta jakaś taka jest niemrawa. Nie, ale pamiętam chłopaka, to też na początku. Zawsze chyba najbardziej pamiętasz początki. Jeszcze tak bardzo silnie ścigamy jednak uczniów pierwszej klasy. Pamiętam Marka, blond włosy, dorabiał. Fajne.
I czwartoklasiści wzięli, zrobili mu dwa kucyki i wysłali do pokoju nauczycielskiego z prośbą o wywołanie jakiegoś nauczyciela. Zawsze się pamięta albo tych uczniów najlepszych, albo tych uczniów takich słabych. Czasami ktoś znalazł się za skórę, prawda? A jedną go kochamy. Także pamiętam na przykład Daniela Skarskiego, który mi znalazł za skórę, a tak go kocha. Cieszę się, że istnieje coś takiego jak nasza klasa, bo przynajmniej mogę ich sobie podglądać, obserwować i cieszyć się ich sukcesami. Nie pamiętam dokładnie już tych nazwisk, ale bo one wszystkie w jedno mi się zlewają. Ziaro, UFO, Fuji, Przemka Baranowa, Asię Zmysłowską, Adama Sarawańca. Jeszcze no, przecudowna Ola Kamińska. Dalej. Roni, Szubach. Marek Tarczykowski. Szymon Młodzianowski. Była taka Małgosia brunetka, taka dobra uczennica. Dalej. Klaudia Sidor, tak. Pomina Osiejczyk. Leguźmę, prześliczną blondynę. Magda Leszczyńska. Karol Dobiński, z tych świeższych. Paulina Piór. Paweł Nawrocki. I jeszcze chciałam powiedzieć Ewelina Pomykacz i Marta Bendasz i Justyna Pomorska. Wspominam byłego przewodniczącego samorządu rzymskiego, Adama Sarowańca, który zawsze potrafił wybrnąć z każdej sytuacji. To była jakaś uroczystość, tu oczywiście, w tej nowej szkole. I po komendzie do hymnu nie zadziałał magnetofon. I pamiętacie na pewno Sarowaniec, Adam Sarowaniec. Ja go nie uczyłam, ale no, jak wszyscy pamiętam. I w tym momencie zaczął śpiewać solo przez mikrofon hymn. Cała szkoła zaczęła też śpiewać, a ja byłam z niego bardzo dumna. Był Przemek Szajler, znany kabareciarz szkolny. Bardzo sympatyczny uczeń. Powiem tak, jak był nieprzygotowany, nie miałam sumienia, żeby postawić jedynkę. Bo zawsze coś wymyślił, jakąś scenkę kabaretową. To z tej mojej pierwszej klasy. Radek Jaworowicz, Paulina Kołodziejska i Karolina Śmigrodzka, czyli najlepsza, jaką pamiętam, redakcja szkolnej gazety Parapet. Michał Lech. I to była taka osobowość nietypowa, wiecznie roześmiany, rozbawiony. To pewnie nazwisko oczywiście Adama Serowańca tam padało i nie chciałbym się powtarzać, ale... Adam Sarowaniec, też kabareciarz, który prowadził szereg imprez, osoba bardzo kulturalna, ale umiał podejść i nauczycieli, i dyrekcję, żeby załatwić jakąś sprawę dla uczniów. Realizował matematykę rozszerzoną w klasie, geografia, matematyka. Ja, z jakich przyczyn trafił do tego, na ten profil, tego nie wiem, ale po prostu był wesoły, dowcipny, może nie bardzo pracował nad matematyką, poszedł teraz w tej chwili studiuje aktorstwo, dobrze sobie radzi i co ciekawsze, to jest być może dziwne, ale uczył się rozszerzonej matematyki. Czy też no, to, że jest radiowęzeł w szkole, to jest tak naprawdę zasługa Adama. On na radzie szkoły przecież tak walczył o to, żeby ten sprzęt się pojawił, że no, pan dyrektor nie miał tak innego wyjścia. Ale Auli nie załatwił. No Auli jeszcze nie. Ola Kozdroń i Ala Kowalczyk, to był babuszki rozłączki. Ania Pieśniak. Tu z Olej z tej strony takiej, powiedzmy, naukowej. Pierwszą naszą uczennicę, która doszła tak wysoko, bo do etapu centralnego olimpiady biologicznej, to była tytuł finalisty. Jarek Wędrojewski. Niezwykła artystyczna osobowość. Człowiek obdarzony wielkim talentem plastycznym, wielką wyobraźnią i, jak sądzę, świat jeszcze o nim usłyszy. Takie fajne zdarzenie. Przemek Czurak z Prawód, uczeń. Kiedyś dawno temu szczepienia odbywały się w szkole. To było szczepienie na gruźlicę i szczepienie DD. No i wszystkie karty szczepień powinny być w szkole. No i
Przemka Czuraka karta też była. W związku z tym zaszczepiliśmy go według kalendarza szczepień. I się okazuje, że w Probotach też go zaszczepili. I to tak miesiąc po szczepieniu. I była taka troszeczkę nieprzyjemna sytuacja, bo ja wpadłam w panikę, bo to nie jest takie bagatelne szczepienie. Ale było pod obserwacją, wszystko było dobrze, nic się nie wydarzyło złego. Nie wspomniałam o Adamie Krzykowskim, teraz mi się przypomniał wcześniej o tych uczniach, o których mówiliśmy. Adam to była taka charakterystyczna osobowość, niesamowicie zdolna uczeń, szczególnie właśnie pod względem chemii. Rafał Malut, który był takim naszym, powiedzmy sobie umownie, kolegą, który chodził po szkole z młotkiem, naprawiał coś, pomagał panią sprzątaczką. I to była bardzo pozytywna postać, w tej chwili jest prawnikiem, bardzo poważanym komornikiem. Wojka Beleczowska, dwa Przemki, Tomek, Andrzej Ochał, Tymek. I to, co kiedyś zrobili, nie wiem, czy będą kiedyś oglądać ten film, słyszeć o niej, ale chłopaki, nie było wspanialszych od nas. Dziękuję wam z serca za to. Jedno jest kolorowa, myślę, że się nadaje, o ile tutaj padną nazwiska, pamiętam Marlenę z klasy humanistycznej, rok bodajże 98. Zdarzyło się, że spotkałyśmy się na basenie miejskim późnym wieczorem, ale było bardzo dużo ludzi na tym basenie, a Marlena swego czasu postanowiła, że ona chce pojechać do Londynu i że strasznie by chciała pojechać ze szkołą, z dzieciakami ze szkoły, z jakimś tam nauczycielem. W związku z czym nagabywała mnie od jakiegoś czasu o to, czy zorganizuje wycieczkę. I już tam jakieś były pierwsze przemyślenia w tym kierunku zrobione, ale cały czas ja się nie chciałam zgodzić, miałam dużo roboty, mało czasu i tak dalej. I spotykamy się na tym basenie już po opływaniu pod prysznicem. Były swego czasu jeszcze dzielone takie prysznice. Każdy się indywidualnie kąpał. Mówię, mnóstwo ludzi, nawet z dziećmi. Więc ja myję się pod prysznicem, przychodzi do mnie naga Marlena. Pod mój prysznic i pyta, to jak z tą wycieczką? I myślę, że właśnie to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że już no, nie odpuści. I pojechaliśmy po roku. Najbardziej mnie ubawił Paweł, nie będę mówiła nazwiska, który w pewnym momencie włożył ręce do kieszeni, na twarzy pojawiły mu się jakieś dziwne plamy, na szyi też i zaczyna chodzić. Słuchajcie, to był drugi nasz egzamin. I on tak, tu siedzi komisja i Paweł zaczyna, najpierw do okna. Potem do drzwi, do okna, do drzwi i słuchajcie, nagle się okazuje, że on się znajduje już przy samych drzwiach. Komisja nie może nic mówić, więc ja na kartce dyskretnie piszę do Magdy Rytleskiej, Magda, Boże, on wyjdzie. A Magda ze stoickim spokojem odpiera, nie, zorientuje się, że są drzwi. To jest bardzo fajna podróż i warto w nią testować. Panie Promu! Miało być bez epitetu. No tak, no ale panie Wiesławie, co pan? Ja spokojnie, 3 maja pojutrze. Dzień dobry. Czy to redakcja Perspektyw? Pani redaktor Dziobkowska? Tak, to dyrektor drugiego ELO w Kwidzynie. Mam problem z wypełnieniem ankiety w internecie. Przez telefon teraz? No dobrze. Osiągnięcia? Od czego by tu zacząć? 3 nagrody Nobla. Nie, 2 absolwentów. Nie, każdy dostał po jednej. 2 absolwentów, bo jeden wciąż się u nas uczy. Karolek. To znaczy nie możemy go klasyfikować od 4 lat. Jest teraz w drugiej P. 4 Oscary, co prawda dla jednej osoby, ale zawsze. No Aśka taki film wykręciła. Za reżyserię i 3 za rolę. Pierwszoplanową żeńską i 2 drugoplanowe. No żeńską i męską też. Człowiek orkiestra. Tak, byłam nominowana jeszcze za muzykę. Olimpiady przedmiotowe, wie pani. To może ja poczekam na ten internet. Do wieczora byśmy nie skończyli. Aha, kadra. Tak, sami dyplomowani. Nawet jednego profesora zwyczajnego mamy.
w sekrecie, to nasz woźny. Tylko prosił, żeby nikomu nie rozpowiadać. No, ja wiem. Mówił, że tylko to stanowisko przypomina jeszcze dawną szkołę. Wszystko słyszałem. Podróż po dziejach drugiego liceum powoli dobiega końca. Jakie będzie następne 20 lat? Nie będziemy wróżyć z gwiazd. Zamiast tego na koniec chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o najlepszym roku. Według statystyk był nim ubiegły rok szkolny, wraz z którym dobiegła końca moja przygoda w drugim LO. Ale często każdy wspomina coś innego. O, każdy rok jest coraz lepszy. To znaczy, jeżeli chodzi o takie edukacyjne sukcesy, to chyba najlepszy rok to był ubiegły rok, czyli 2009-2010. Praca. Ciężka praca. To jest fajne, że od pierwszego egzaminu maturalnego, czyli od sesji 2005 roku, co roku zdawalność nam rosła. No i w ubiegłym roku osiągnęliśmy 100%. Mam nadzieję, że ten wynik utrzymamy w tym roku. Znaczy, że ta szkoła ma jakiś niezwykły potencjał. Miałem okazję z moimi uczniami, ja wprawdzie tylko jako kierowca, ale jednak uczestniczyć w spotkaniu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Także. To był taki rok, że mieliśmy dwóch laureatów Nagrody Patrona Szkoły. Szymona Młodziarowskiego i Anię Pieśniak. Łącznie właśnie z tym ostatnim sukcesem Poli Miejskiej, która po raz pierwszy w historii szkoły, ale też i tutaj naszego miasta, została laureatką Olimpiady Ogólnopolskiej. No, zajęła 9 miejsce w Polsce, jest to wielki sukces. To już jest historia pewnego przedmiotu. Z języka rosyjskiego Artura Malarczyka. Trudno jest dzielić te 20 lat na lata gorsze i lepsze, ponieważ każdy rok kolejny jest lepszy. A ja mam nadzieję, że szkoła dalej będzie się tak świetnie rozwijać. Chyba wolno mi przy tej okazji podzielić się moim marzeniem, a propos schodów donikąd. Choć gdybym była bardzo bogata, to bym tę aulę odbudowała. Tak mi brakuje miejsca, gdzie jakieś przedstawienia teatralne, przepiękne akademie odbywałyby się. Aula. Szkoła znana coraz bardziej nie tylko na rynku edukacyjnym powiatu widzyńskiego, ale i województwa i kraju. Mam nadzieję, że jeszcze aulę będziemy mieli. Może na któreś lecie. Sportowe liceum będzie się rozwijało, że będzie coraz lepszy nabór. Mam nadzieję, że będą kolejne dziecko. Że szkoła będzie istniała. No i że młodzież będzie lepsza. Ale to niestety nie jest takie pewne. Czy szkoła mimo niżu demograficznego utrzyma się na rynku edukacyjnym Widzyna? Mam nadzieję, że ta szkoła już będzie na zawsze. Mam nadzieję, że do emerytury tutaj będę pracował.